Cześć, dzisiaj spotykamy się przy kolejnym ciekawym pojeździe. Dzisiaj przedstawimy Wam, postaramy się uleczyć Buicka Riviera rocznik 64. Jest to auto oczywiście produkcji amerykańskiej z widlastym silnikiem V8 o pojemności 400 cali sześciennych, co na nasze warunki przekłada się na około 6,6 litra. I jaki jest problem? No więc tak, jak widać, samochód jest gruntownie odświeżony, z zewnątrz wygląda pięknie, silnik jest po generalnym remoncie. Problem tego auta polega na tym, że samochód się po prostu przegrzewa. Za szybko łapie zbyt wysoką temperaturę płynu. Mimo że silnik jest po remoncie, chłodnica jest nowa. Z tym, że remont silnika został wykonany już parę lat temu. 2-3 lata trwały prace wykończeniowe. No i niestety do silnika została zalana zwykła woda kranowa na czas próbnego odpalenia. No i tak też ta woda tam została przez 3 lata, przez co blok silnika, jako że jest to blok żeliwny, mocno skorodował i chłodnica, co zaraz zaprezentujemy, jest pełna rdzawego osadu, który postaramy się usunąć przy pomocy preparatu TEC2000 Radiator Flash. No, termostat oczywiście też jest założony nowy, ale dla bezpieczeństwa silnika i własnego spokoju wyjmę go zupełnie z układu, żeby wyeliminować, powiedzmy, kolejną rzecz w układzie, która może mieć za mały przelot, może się za mało otwierać. Dlatego usuniemy termostat zupełnie. Ten silnik i tak jest na tyle mało sprawny, że bardzo szybko łapie temperaturę roboczą. Druga sprawa, auto jest użytkowane tylko w okresie letnim, więc ten termostat nie będzie tu miał większego wpływu na dłuższe rozgrzewanie, ponieważ, no mówię, no nie będzie używany w okresach zimowych, także z termostatu możemy sobie zrezygnować. Taki osad jest wewnątrz. Mamy tutaj spuszczony płyn z układu. Płyn był zalany świeży, samochód ma przejechane 100 km, może po remoncie, może nawet nie. Widać, że płyn jest mocno zabrudzony, ledwo prześwieca przez niego ostry strumień latarki. No zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kolejnych półkantach, ale no póki co nie wygląda to za dobrze. Widzimy tutaj wyraźnie rdzawy osad, który wyleciał z chłodnicy. Widać, o, tam nawet jakieś grubsze zanieczyszczenie. Że zlewamy to do kastry brudnej i działamy dalej. Tu mamy wodę z rdzawymi zanieczyszczeniami spuszczoną z chłodnicy po płukaniu, póki co zwykłą wodą kranową. Teraz tutaj demontuję planszę, pod którą znajduje się termostat. Raz, że tak jak wspominałem, będziemy go zupełnie usuwali z układu. Dwa, że tutaj przez ten otwór podamy wodę bieżącą ze szlauchu, z kranu, celem przepłukania bloku z najgrubszych zanieczyszczeń, które sobie tam gdzieś luźno, wolno opływają. Zapiekł, zastał. O, to silikon sklejone profesjonalnie. Tu można spojrzeć, co się dzieje w żeliwnym bloku. O, elegancko. Układ jest opróżniony z wody i luźnych zanieczyszczeń. Termostat, tak jak wspominałem wcześniej, został usunięty z układu. Skleiliśmy tutaj kruciec bez termostatu. Aplikujemy płukankę do układu chłodzenia. Tutaj z uwagi na dużą pojemność, bo łączna pojemność układu chłodzenia to jest około 13 litrów i dość mocne zanieczyszczenie, damy tych płukanek 3 sztuki. Warto pamiętać o tym, że tego produktu w zasadzie nie da się przedawkować, także nie ma stresu, nawet jeżeli wlejemy go trochę za dużo, nic się nie stanie.
śmiało możesz mu depnąć. Kurwa, nie ma za co. Spłynęło czarne. To spłynął. Przepukaliśmy cały układ i zalaliśmy wodą z kranu i dodaliśmy trochę TEK 2000 radiator flash. To spłynęło, a wcześniej woda była czyściutka. A zaraz wam pokażemy jeszcze ten termostat, który wyciągnęliśmy, jak się wyczyścił. Więc tu mamy termostat, który wcześniej, jak widzieliście, był cały w żółtym, brązowym, można powiedzieć, osadzie. Włożyliśmy go do środka TEK 2000 radiator flash i tu widać wyraźnie, linię, dokąd termostat był zanurzony w preparacie. Tu jest idealnie srebrny. Tu, gdzie wystawał ponad lustro specyfiku, jest dalej złoty. Tu warto dodać, że preparat działa nawet mimo niespełnienia podstawowych warunków w układzie chłodzenia, czyli bez podwyższonej temperatury i ciśnienia. Bo tutaj preparat w temperaturze pokojowej, nie wykonywaliśmy żadnych ruchów. Termostat się oczyścił. Tutaj mamy wodę, którą płukaliśmy układ chłodzenia wraz z dodatkiem TEK 2000. Jak widać, woda oczywiście była zalana czysta, prosto z kranu. Widać tu szczególnie na dnie bardzo dobrze rdzawy osad, który pozostał tutaj po wypłukaniu. Tak? Woda była klarowna, przezroczysta, teraz ma kolor mętnej, brązowo-zielonej zawiesiny. Włożymy jeszcze do góry nogami, żeby tu cała reszta się wyczyściła. Szczególnie to lepiej widać. Okay, ja zrobię to jeszcze raz. Widać, ile jest rdzawego błota. Sama końcówka. Więc udowodniliśmy, że preparat TEK 2000 radiator flash naprawdę działa. Układ jest wyczyszczony. Jeden z jego elementów trzymam w ręku, termostat. Idealnie srebrny, wcześniej był cały w złotowo-brązowych nalotach, co zobaczycie później na filmiku. Produkt działa, każdemu to polecam. Preparaty TEK 2000 do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub na www.tek2000.pl.